Blue Project to taneczny projekt sceniczny pod hasłem Zatańcz z Kamilią na finale orientalnego koktajlu. Za pomocą tańca orientalnego, łącząc stare z nowym, Kamilia stworzyła choreografię, która nie tylko podbiła serca publiczności oraz uczestniczek projektu, ale również widzów online. Urywki prób Blue Project zgromadziły ponad milionową publiczność na Instagramie. Projekt dał szansę spełnić się scenicznie tancerkom z całej Polski, które na początku uczyły się choreografii online, by później w zaledwie 8 godzin na sali prób stworzyć bajeczną choreografię na zakończenie najstarszego w Polsce festiwalu tańca orientalnego. Było to nie lada wyzwanie, ale efekt podbił serca publiczności. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się na udział w tym projekcie? No ja generalnie bardzo lubię takie projekty, w sensie występować w nich, brać udział. I tam od kilku lat jak tańczę, to nie angażuję się w takie tańce grupowe. No i bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do tego projektu Kamili. Mhm. Dziewczyny w tym projekcie biorące udział poprzyjeżdżały z różnych miast, z Polski. Tak, no ja ty jesteś z Warszawy. Ja jestem z Warszawy, więc miałam blisko. Wiem, że dziewczyny przyjechały też z Zielonej Góry, przyjechały z Krakowa. Przyjechały też z Kołobrzegu, więc jakby podziwiam i fajnie, bo będzie można, było można spotkać tutaj dużo fajnych osób i to też jest tak jakby dodatkowy tutaj benefit całego tego projektu, że można poznać nowe osoby. No i oczywiście przy tym świetnie się bawić. Ponieważ te przygotowania były wyjątkowe w tym roku, jesteście z całej Polski i część z przygotowań była w formie online, a później dopiero już finalnie spotkałyście się na jednej scenie. Jak oceniasz ten rodzaj przygotowania? Czy to było bardzo trudne, czy jest to każdy w stanie zrobić? Myślę, że to da się zrobić, zresztą tak jak nam się udało, ale chodzi o to, że jest to większe wyzwanie, bo jednak na sali wszystko lepiej widać. Czyli jest zapał? Jest zapał, jest pozytywne nastawienie. Mało tego, już jak dziewczyny, większość dziewczyn się dowiedziało moich, że jak gdzieś tam zaczynam z tobą nowo tańczyć, to ja do ciebie wracam na zajęcia, tylko powiedz mnie. Także wiesz, to też jest takie fajne, motywujące. Bardzo nie? Fajna motywacja. Jak oceniasz w ogóle atmosferę wśród dziewczyn atmosfera z tego projektu? Super, po prostu tak nam się zebrała taka grupa fajna i naprawdę, Asia o tym nawet nie wiedziała, natomiast dowiedziała się później na koniec, my mieliśmy też swojego czata, gdzie żeśmy ustalały wszystko, czy jakie prezenty robić dla Asi, co robimy, w jakim wydaniu, że później jakieś tam zamówimy na pizzę. Ja też mówiłam, żebym wysłała wszystkie zdjęcia, bo ja robiłam taki kolaż ze zdjęć, taką właśnie tą kartkę graficzną, także też gdzieś tam to obróbka tych zdjęć, no każdy z nas coś tamten, ale grupa po prostu naprawdę rewelacyjna, bo raz, że pełno mnóstwo pozytywnej kobiecej energii, dużo radości, dużo śmiechu, z wieloma dziewczynami żeśmy się znały gdzieś tam wcześniej, niektóre to dopiero żeśmy się poznały tutaj, ale to co też miałyśmy to mówię, a później jak żeśmy się zobaczyły na sali, jak już później ten czat, to naprawdę taka grupa to jest. Byłam bardzo mile zaskoczona, ponieważ dziewczyny okazały się super miłe, atmosfera była bardzo wesoła, na luzie, ogólnie bardzo byłam zachwycona ogólnie atmosferą, jaką proponowała. No projekt to jest niezwykła rzecz, dlatego że my zrobiliśmy, zresztą Klaudynka, pani też wybrałaś w tym udział, zrobiliśmy jakiś czas temu taką zrzutkę osób z warszawskich zespołów, tak, żeby się połączyć, żeby właśnie pokazać, że środowisko tańca orientalnego to jak są ludzie z różnych zespołów, to się potrafią połączyć, potrafią zrobić coś razem i zrobiliśmy niezwykły finał ostatnim razem. I pomyślałam, że w tym roku można by było dać taką możliwość większej ilości tancerek, dlatego że no chciałam nawet zobaczyć, ile ludzi weźmie w tym udział, jakie tancerki przyjadą, czy będzie zapotrzebowanie na coś takiego. Okazało się, że jest dosyć duże i że naprawdę świetne tancerki wzięły w tym udział. Ja jestem po prostu, serce mi rośnie, jak patrzę na to, co my zrobiłyśmy w tak krótkim czasie. Zresztą tak samo jak naszym finałem wspólnym. To było dokładnie to samo uczucie, że wow, co my wykonałyśmy w ogóle w tak krótkim czasie. Więc takie Mission Impossible to są moje rzeczy. Ja uwielbiam takie coś. Dumna jestem z dziewczyn, właśnie tutaj chodzą się, patrzę się już na moje finałowe tutaj tancerki. W tym momencie Kamilia wraz z tancerkami z całej Polski pracuje nad kolejną edycją projektu, tym razem Red Project. Super, a jeżeli będzie coś takiego za rok, weźmiesz chętnie w tym udział? Oczywiście.
Super. Dziękuję bardzo. Czyli jeżeli będzie coś takiego za rok, będziesz chciała również w tym wziąć udział? Tak, bardzo bym chciała, żeby to powtórzyć. Tego i sobie, i tobie życzę. Dziękuję. Pięknie. Tak, czyli jednym słowem, nawet jeśli nie znasz tych osób, warto wziąć udział, spróbować i poznać coś nowego. Nawet jeżeli przyjeżdżasz z Zielonej Góry, czyli całą Polskę. No dokładnie, dokładnie. Bardzo serdecznie dziękuję również za rozmowę. Dziękuję.